już dzisiaj pomogą mi zgłębić nowe tajemnice kryjące się za nowymi przepisami dotyczącymi zachowania na stoku. Proszę Państwa, w śniegu jak na lekarstwo, ale ci, którzy lubią jeździć na nartach, dobrze wiedzą, dokąd się wybrać, żeby pojeździć. Okazuje się, że powinniśmy być wyposażeni w nową wiedzę. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Zmieniają się przepisy, szczególnie dotyczące ludzi do 16 roku życia. Dokładnie co się zmienia, panowie? Zgadza się, te osoby według nowej ustawy, która weszła od 1 stycznia, są zobowiązane do jeżdżenia w kaskach. Pod groźbą kary, która będzie jak gdyby skierowana do ich prawnych opiekunów. Czyli jeżeli to jest osoba przebywająca na obozie, to tą karę zapłaci... Czyli młody człowiek pojawia się na stoku, musi być ubrany w taki na przykład kask. Tak. Inaczej rodzice będą mieli kłopoty. Lub opiekun, który w tej chwili sprawuje jakiś dozór nad tą osobą. Dlaczego kask? Skąd to wynika? Czemu takie restrykcyjne podejście? No przede wszystkim chodzi tu o zdrowie, tak? I nasze bezpieczeństwo. Wiadomo, głowa jest najbardziej podatna na jakieś uszkodzenia, dlatego powinniśmy ją chronić. Tylko wiecie, o co mi chodzi? Po prostu ludzie często zastanawiają się, od lat jeździmy na nartach, wcześniej żadne kaski nie były potrzebne, dlaczego nagle teraz jakiś marketingowy pomysł? Pomysł nie jest do końca marketingowy, prawda? System i technika jazdy się zmieniły. Dokładnie. Jest szybciej i niebezpieczniej. Narty w tej chwili są carvingowe, w dobie nart carvingowych, narty są bardziej skrętne, bardziej większe prędkości możemy na nich osiągać, bardziej dynamiczne, dlatego musimy się kategorycznie chronić przed tym. To po prostu chodzi o życie, proszę Państwa. Można zaliczyć łokciem w skroń, no i człowiek się żegna z życiem na stoku, a chyba nie o to chodzi, kiedy jedzie się na narty. Panowie, jak dobrze dobrać kask? Od czego trzeba zacząć i o czym pamiętać? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby kask był wygodny, czyli po założeniu kasku, żebyśmy nie czuli żadnych dyskomfortów, żadnych ucisków w czaszce. Przede wszystkim też pamiętajmy o tym, żeby nie kupować za dużego rozmiaru kasku, ponieważ najnormalniej w świecie będzie on nam spadał na oczy, co jeszcze jak najbardziej zwiększy, no ale zmniejszy bezpieczeństwo. Ktoś powie, muszę kupić większy kask, żeby mi czapka pod niego wyszła. Nie, kategorycznie czapki nie zakładamy pod kask. Są do tego specjalne kominiarki. Dokładnie takie kominiarki, jakie zakładają bandyci w napadach na banki. Chodzi o to, żeby przede wszystkim... Nie sugeruję Państwu pojawić jak bandyta, no, ale żeby było bezpiecznie. Chodzi o to, żeby ustabilizować kask, żeby nam nie latał na boki, żeby nie przesuwał się na stronę oczu. No i przede wszystkim, żeby zwiększył też ciepłotę w warunkach zimnych. Tak? No jasne, no bo przed zimem chronić się trzeba, a jednocześnie musi być bezpiecznie. Plus, jeszcze jedna ważna rzecz. Kask to jedno, ale później trzeba w odpowiedni sposób dobrać gogle i tu też są pewne reguły. Dokładnie, no najlepiej jest to wybrać gogle, mając już kask, nie zrobić tego odwrotnie, ponieważ nie zawsze każdy model gogli będzie kompatybilny z hełmem, tak? Dobra, i tu nie chodzi tylko o kolor, mimo że tu idealnie nie, pamiętajmy, się że to ma chronić nasze życie, nasze zdrowie. Nie jest to... Nie patrzmy na kolory. Co przede wszystkim chodzi o to, żeby do wycięcia idealnie pasowały, tak, żeby weszły niejako w te zagłębienia i szczeliny. Żeby górna część była kompatybilna z kaskiem, żeby nam przede wszystkim... Idealnie spasowana, żeby nam... żebyśmy nie czuli dyskomfortu przede wszystkim. Okej. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o kaski, nowość na rynku, może to być kask, który automatycznie już ma, wyposażony jest w szybę ochronną, która zastępuje nam gogle. Zanim sobie dalej będziemy omawiać akcesoria, jeszcze jedna rzecz. A propos picia alkoholu na stoku. Słyszałem, że też zmieniło się sporo. Też jest to zabronione i w tej chwili ta nowa ustawa daje jak gdyby podwaliny pod to, żeby wyciągać jakieś konsekwencje w stosunku do osób, które spożywają alkoholu, są pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających na stoku. Takie osoby będą podlegały karze z kodeksu wykroczeń, mogą być normalnie spisane przez policję. I co, mandat? Czy odprowadzone w kajdankach? Mandat i mogą również zostać odprowadzone w kajdankach, jeżeli będą stawiały opór. Jeżeli będą rozrabiać. Tak jest. Ale no ktoś powie zaraz, no jak można na narty jechać i nie napić się grzańca? Można się napić, ale po nartach. I to nie jest w żaden sposób zabronione. Skończmy jeździć, napijmy się grzańca w barze, który jest gdzieś tam na dole, z boku. Czyli te budki z grzańcem przy wyciągu, to już powoli będzie musiało odejść do lamusa? Nie do końca, bo możemy skończyć jazdę na nartach i wtedy sobie pójść na koniec na jakieś tam grzane wino czy herbatę góralską.
natomiast nigdy w czasie jazdy na nartach. To jest również nasze bezpieczeństwo. Dokładnie. Człowiek zupełnie inaczej jeździ, tak samo jak samochodem nie wolno jeździć po alkoholu, to samo na nartach. My też nadal prowadzimy. I ja jestem absolutnie za, żeby tak było. Co tutaj mamy? Czy to wygląda jak jakieś takie kosmiczne majtki? To jest dokładnie bielizna, którą zakładamy pod spodnie narciarskie, która ma jak najbardziej wytłumić uderzenie, bo wiadomo, na nartach czasami przewracamy, czasami są to upadki niekontrolowane. MacGyver byłby zachwycony. No dokładnie, rozumiem. Jest to bardzo istotne. Na kości ogonową ochraniać. Na kości ogonową i... Czyli tak, o, tak przodem, proszę Państwa. To tył, tu przód. Dobra, dokładnie. Co jeszcze? Tu chronimy? Ochrania się na kręgosłup przede wszystkim. Tak jest. Tak zwane żółwie. Żółwie. Tak, no tak, jeśli się rozpędzi, gdzieś uderzy plecami o drzewo na przykład, no to może... Żeby nie był kaleką do końca życia, w jakikolwiek tam sposób można to... A to co? Druga klatka piersiowa? To jest dla dziecka. A, to jest dla dziecka. Dla dziecka. Pamiętajmy też właśnie o juniorach, żeby jak najbardziej chronić dzieciaki przede wszystkim. A co to jest, panowie? To jest koszulka też z żółwiem tylnym. Też ochrona pełnego. Pełna ochrona kręgosłupa. I proszę pamiętać o tym, że nawet jeśli wychodzą Państwo z założenia, ja nie jeżdżę szybko, ja nie wariuję na stoku, to mi nie jest potrzebne. Są tacy, którzy lubią jeździć szybko i to właśnie jest też ochrona przed nimi, więc proszę dobrze przemyśleć zakupy, bo moim zdaniem może się przydać, chociaż nikomu tego nie życzę. Dokładnie tak. Dokładnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panowie Tomasz i Kamel z firmy Sportund Freizeit. Dzisiaj nasi eksperci. Dzięki nim będą się Państwo zdecydowanie bezpieczniej